Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Mam dzisiaj dla Was Ugly Monsters, czyli brzydkie potwory. Będziemy tutaj łączyli w tym zestawie masę jedwabną i masę piankową. A to są potwory, które udało mi się już zrobić. Tego czarnego zrobiły dziewczyny z kanału Zrób to sam. I tego też. Mamy dwa potwory, czarnego i niebieskiego. Mieliśmy już dwa takie zestawy, a teraz czas na trzeci zestaw. Także dzisiaj będziemy Wam pokazywać, jak zrobić takiego potwora. Mamy, zobaczcie, instrukcję, jest mnóstwo kroków. Mamy obrazek po obrazku pokazane, co trzeba zrobić po kolei, jakie części sobie ulepić, potem jak je wszystkie połączyć, jak ozdobić. Zobaczcie, tych kroków jest aż 20, także trochę nam to pewnie zajmie, ale warto. W środku będziemy mieli masę piankową czerwoną. Mamy, zobaczcie, drugi pojemniczek z czterema kolorami. Mamy oczy. Mamy też taki kamień, to jest taki duży kawałek styropianu chyba, który nadaje naszemu potworowi kształtu. Sprawdzam jeszcze, od którego wieku, od którego roku życia jest to zestaw. Nie widzę tej informacji. Chociaż tu wszystko jest przygotowane, ale mamy też małe części. Myślę, że jest to zestaw dla dzieci od 8-9 roku życia. Tak, żeby był bezpieczny. Tak mi się wydaje. Także jest to zestaw do samodzielnego wykonania potwora z masy jedwabnej i masy piankowej. Oczywiście po ulepieniu takiego potwora trzeba go zostawić do wyschnięcia. Te dwa potwory, które już mamy, są gotowe. Już wyschły, stwardniałe i już nic z nich nie odpadnie. Są gotowe. Mamy piękne figurki, które nam się już nie zepsują. Otworzyłam już karton. Już Wam pokazuję, co jest w środku i zaraz przechodzimy do pracy. To jest właśnie to wnętrze potwora, jakby podstawa do jego zrobienia. Szkielet w sumie taki. Tu mamy czerwoną masę pijankową. Tutaj mamy narzędzie do lepienia i tu mamy, zobaczcie, wielkie niebieskie oko. Karton jest już pusty, także wszystko wyjęłam, ale kartonu jeszcze nie wyrzucamy, ponieważ tutaj mamy instrukcję krok po kroku. Zaczynamy od pierwszego kroku, to wiadomo. Musimy przygotować sobie wszystkie części, które za chwilę będziemy składali. Także otwieram masę piankową. I zacznę od dużej, czerwonej kulki. Trochę się klei ta masa piankowa. Mamy czerwoną kulkę, potrzebujemy też czerwonego ogona. Taki będzie za duży, więc trochę mniej. Następnie kończyny, nogi i ręce. Chyba już wszystkie czerwone części ulepiłam. Teraz czas jeszcze na żółte i białe. I jakieś jeszcze takie zielonkawe. I wszystkie kolory mamy tutaj. I to jest masa jedwabna. Drugi rodzaj. I tutaj mamy, zobaczcie, ściągawkę też. Mamy jakby taki jaśniejszy odcień żółtego i ciemniejszy. Także teraz lepiej wszystko z masy jedwabnej.
mamy do zrobienia zęby, pazury u rąk i u nóg i takie jeszcze plamki na potworze. I bardzo mi się podoba, że w tym pudełku mamy schowane aż 4 kolory w takim małym pojemniczku. Nie ma tutaj 4 pojemniczków, o których musimy pamiętać, żeby trzymać je w jednym miejscu, tylko wszystko jest w jednym opakowaniu. Bardzo fajnie. Zacznę od żółtej masy. I lepię rogi i część ogona. Teraz biorę ten jaśniejszy odcień żółtego i teraz będę lepić zęby i ten brzuch. Teraz brakuje jeszcze części białych. I teraz jeszcze kilka pomarańczowych punkcików, plamek. Także robię kuleczki i spłaszczam je po prostu. I tak właśnie się robi plamki. Mam już wszystkie części gotowe. Jak widzieliście, ten pierwszy krok zajął nam chyba najdłużej. I teraz czas zrobić tułów potwora. Biorę sobie duży kawałek masy piankowej i oklejam nim cały ten szkielet, całą tą styropianową kulkę, która była już w zestawie. I doklejam kolejne części potwora. Teraz już idzie o wiele szybciej, kiedy wszystko jest gotowe. No dobrze, mój potwór jest już gotowy, chociaż jeszcze nie wysechł i wygląda odrobinę inaczej niż na opakowaniu, bo ma dłuższe zęby i dłuższe rogi, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba. Czekam, aż wyschnie i będziemy mieć już takie 3 gotowe figurki do zabawy albo do postawienia dla ozdoby. Mamy potwora czarnego, czerwonego i niebieskiego. I napiszcie mi w komentarzach, który potwór podoba Wam się najbardziej. Ten potwór jest już gotowy i czarny też. Już zobaczcie, nic nie odpada, są to zabawki stabilne. Ten mój musi jeszcze postać kilka godzin, żeby wyschnąć, żeby to się wszystko połączyło na stałe. A ja właśnie w międzyczasie czekam na Wasze komentarze, który potwór podoba Wam się najbardziej. Jeżeli macie ochotę, to możecie też nazwać te wszystkie potwory. Czekamy też na kciuki w górę, na Wasze komentarze, tak jak zawsze. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, żebyście byli zawsze na bieżąco. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zapraszamy też na kanał Zrób to sam, gdzie macie pokazane, jak zrobiliśmy tamte pozostałe 2 potwory. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.